Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Tightlet Tuesday. 26 października mamy dzisiaj, godzina 19 się zbliża. Za 2 minuty rozpoczynamy zawody. Będziemy walczyć tutaj z arcymistrzami. Przypominam, 11 rund i 3 minuty plus 1 sekunda na zawodników, na zawodnika. Więc dobra, formalności stało się zadość. Wracamy do czatu. 9 wygranych dzisiaj. Wow, to by było nieźle. To rekord rekordów. Ciekawe, czy któremuś Polakowi pokroju mojego, powiedzmy, nie arcymistrza, udało się tyle zdobyć w Tightlet Tuesday, bo jest to trudna sztuka. Co bym zagrał przeciwko Hikaru? Białymi? No swoje bym grał. No D4 pewnie. Na kamerce? Chyba nie tnie. Nie mam żadnych opóźnień w klatkach, więc powinno być w porządku. Czy bijemy rekord? No pewnie, że bijemy. Pewnie, że bijemy rekord. Dlaczego by nie? 1,5 minuty do rozpoczęcia, słuchajcie. Także jeżeli ktoś ma ochotę zagrać w turnieju na Lichesie, to jest tutaj komenda, wykrzyknik, klub Liches. Można sobie kliknąć. Tam jest zaproszenie do klubu. Żeby zagrać właśnie w turnieju, trzeba należeć do klubu, ale to myślę, że nie problem. Tam też jest link do turnieju na Lichesie. Zapraszam serdecznie, można się już zgłaszać. W formie areny będziemy grali 90 minut. Tempo gry tam będzie 3 minuty plus 2 sekundy. Dobra, mamy minutę do rozpoczęcia. Jeżeli ten film wstawię już po turnieju, to wybaczcie, nie będzie to aktualne, bo turniej gramy 27 październik, jutro, środa, godzina 18. Z Gotamem czasem fajnie by było się spotkać, no to prawda, chciałbym rewanżyk, byłoby super. Griszczuk jest mój ulubieniec, tak, uwielbiam Griszczuka, w ogóle fantastyczny człowiek i szachista. Wykrzyknik klub Liches jest w opisie, można sobie tam skopiować. Ok, za niecałe 30 sekund zaczynamy. Jeszcze raz wszystkich witam, bawcie się dobrze, oby tutaj było więcej zwycięstw niż porażek. Grunt to, aby rozegrać dobre klub przez K, nie przez C. Jest komenda, wystarczy CC Cezarius zerknąć dokładniej. Obrona francuska jest, uważam, debiutem ciężkim, szczególnie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z szachami. No dobra, jedziemy. Pierwsza partia, kolor czarny. Dobra, skoczek F3, skoczek F6. Postaram się troszkę mniej też mówić w pewnych momentach, bo widzicie, jak za dużo gadam, nie mogę się za bardzo skupić na tej grze. To albo gramy o wyniki, albo się tutaj bawimy. No ale to tam jedno i drugie, spróbuję jakoś to łączyć. No, swoje trzeba grać, królewsko-indyjską. Dobra. Okej. A, chyba nie tak chciałem zagrać. Dobra, już zagrałem. Lecimy tak. Atakujmy w centrum przeciwnika. No i tutaj będziemy próbować grać F5. Jakiś H6, F5. O, przeciwnik uciekł skoczkiem. Dobra. Teraz tak przygwoździmy, tak, żeby zagrać skoczkiem na C5. Okej. Dobra. Zabrakło tempa jednak, będzie B4. Gońca tu brakuje, niestety. Po prostu wybijemy na D3. Może on wybije na D3? Nie wybił, Spróbujemy tak. No, od razu uderzyć w takim razie. Bicie byłoby fajnie dla nas. Fajne byłoby dla nas, bo byśmy wybili i tutaj byśmy kopnęli. Dobra, poszło. No to tak jak powiedziałem, tak zrobić trzeba. Goniec D4 oczywiście istnieje. No
No to E5 mi na pewno dojdzie. Nie zagrał E5? To ciekawe. To ja jak skoczkiem zagram tutaj, to już jestem królem. Królem świata, jak już skoczek stanie na E5. To jest świetnie. Przeciwnik się trochę wystrachał tutaj na tym skrzydle, ewidentnie. Goniec wszystko broni. Przerzucę hetmana tędy. I będzie git. Jeszcze w ogóle tak mogę zagrać. To też jest bardzo dobre posunięcie. Zagram tak. Zagram tutaj. Nie pozwolę mu zagrać tak, bo zbije w przelocie. I wieża mi przytrzyma. Wieża mi przytrzyma całe skrzydło hetmańskie, bo pionkami nie będzie mógł tak mocno zasuwać. Tak mi się wydaje. Znaczy tak jest chyba. Okej. No lecimy tak z planem naszym prostym. Znaczy jeszcze można tak próbować. Czy to jest na pewno wygodna pozycja dla czarnych? Jestem przekonany, że czarne stoją lepiej. Okej, idziemy po pionka. Serio, tak szybko zagrałaś, mój drogi przeciwniku? A, masz szacha. Masz szacha i się męcz. Tutaj atakujemy. Tutaj atakujemy. No dobra, jest miazga, moi drodzy. Na kliencie. Wszystkie figury wzięły udział w akcji. No okej, mogę teraz tutaj wybić. Aha, zaraz, bo będzie mi groził mat. Nie mogę. A, widzicie? Trzeba uważać do samego końca jednak. No dobra, muszę wziąć skoczka. Okej, i gramy hetmanem. Gramy hetmanem. Tu bronimy, tu atakujemy. No dobra, teraz już jest faktycznie po kliencie. Jeszcze dokładniej trzeba było troszeczkę zagrać. Mamy to. Mamy pierwsze zwycięstwo. Dosyć gładkie, aczkolwiek w sytuacji, już mówię, w tej, troszkę mi się nie podobało jednak to, że... Tu przeciwnik mógł tak zagrać. To znaczy nie wiem, czy od razu w tym momencie, bo tutaj jednak jakiś goniec wchodzi, ale głównie chodzi o mi o ideę taką, że jak pionek wybije, tutaj wchodzi wieża, to tu mi tego pionka zdejmie i o punkt E4. Tak trzeba by było prawdopodobnie kombinować, no ale wyszło inaczej. Okej, okay. Zdążymy może w takim razie zobaczyć na partię jakiegoś profesjonalisty. Spójrzmy na Griszczuka, moi drodzy. Zobaczcie, też grał chyba królewsko-indyjską. Tak, była królewsko-indyjska, pięknie. Ale to jest fajne, że jednak ten człowiek też gra ten debiut cały czas. I zobaczcie, skoczek stoi świetnie. No, pozycja jest nieco, nie jest już taka łatwa jak dla mnie, ale ze względu na tego skoczka daje tutaj plusa czarnym. Ciekawe, jak jest to cena pozycji. Plus 2? Dobra, wytłumaczę się w ten sposób, że w królewsko-indyjskiej często bywa tak, że pozycja jest oceniana też lepiej dla białych, aczkolwiek tu się może dużo zdarzyć oczywiście. Tu się może dużo zdarzyć, bo nie widać ewidentnie, że tutaj już wygrywają czarne. Tak, ja tą ocenę zamknę, żeby nam nie przeszkadzała w naszym samodzielnym myśleniu. Okej, okay. No białe parę gońców mają. W ogóle biały mi kto gra? Jakiś FM 2500. Nieźle sobie radzi, trzeba przyznać. A zaraz, tu jest podstawka? Nie, nie jest podstawka, bo tu jeszcze coś wisi. No sprytnie to zagrały czarne, białe, no tak musi. Zaraz, a tutaj? Jest wieża G1. No czarne na to idą, tak, trzeba wybić, skoczek wraca. No i tak, Griszczuk będzie próbował męczyć teraz, bo goniec z hetmanem takiej koordynacji super nie łapią, a przypuszczam, że białe mają oczywiście wygraną pozycję, nie ulega to wątpliwościom, tylko to jest jeszcze technicznie nie takie proste. Akceptacja remisu, wow, no to duży wyczyn. Też bym się zgodził białymi tu na remis, spokojnie. Nieźle. No to siła po prostu tego arcymistrza. Co to w ogóle za ten, za teksty TZY? Dziwne szczeniackie teksty, nie będę nawet ich czytał. Spoko. Dzień dobry, witam cię, Gucio. Okej. Okay. Co tutaj piszecie? Nie zdążę wszystkiego przeczytać. No witam cię i kartkę, już czytam wszystkich. Witam cię, Piorun. Witam cię serdecznie. O, tutaj widzę, moderator już działa.
Dzięki, moderatorze. Idzie dobrze. No, pierwsze zwycięstwo. Pierwsza partia, zwycięstwo, więc jest na razie w porządku. Jeszcze jakieś partie trwają. O, chyba to jest. Mamy diarów. Mamy diarów jest czarnymi. No tak, to jest bardzo gładka wygrana. Pionek zasuwa tutaj do pola przemiany. Ciekawe, jaki debiut grali. Zerknijmy sobie. D4, D5. Taka trochę francuska wyszła, no dobra. Mogli sobie pograć i francuską. Okej, tak odświeżam, odświeżam. Tutaj mamy Polaka. Tu jest remisik, tu jest remisik. Ła, z arcymistrzem, świetnie. Brawo, 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 brawo. Pan Przemysław Koc. Świetnie. Czarnej mi remis, oczywiście tutaj gońcem wystarczy chodzić, stać w miejscu. Brawo, brawo, brawo. A co z Gatą Kamskim? Z Gatą Kamskim. Wow, niesamowite. Witam Cię z Błażej. Przypominam o turnieju, jeżeli ktoś ma ochotę się zapisać jutro o 18, a od 17 będzie gra z widzami na Twitchu. To także się pewnie widzimy z niektórymi. Okej, no fajnie zremisować z Gatą Kamskim, nie powiem, że nie. No dobrze, jeszcze jakieś partie trwają. Dobra, mamy chwilę dla siebie, powiedzmy. Gata Kamski, tak, to prawda, Mr. Q. Dzisiaj Griszczuk na rozkładzie, ale Griszczuk pierwszą partię zremisował, więc. Chociaż Griszczuk może być dobierany do jedynek, to Szwajcar. 400 ludzi, trzeba mieć trochę szczęścia, żeby zagrać z jakimś na pewno dobrym zawodnikiem, więc spokojnie, spokojnie. Ale jak masz takie przeczucie, to ja się bardzo cieszę, bo chciałbym zagrać i 11 partii z Griszczukiem, jeśli byłaby taka możliwość. Czy będę brał udział w turnieju na Liches? No, mam zamiar, mam zamiar. Jaki jest pierwszy mój ulubiony debiut? No, Gambit Hetmański, chyba od tego się wszystko zaczęło. Znaczy, zaczęło się od E4, jak byłem dzieciak, no to grałem oczywiście E4, E5 i tak dalej, jak wszyscy zresztą zaczynali w ten sposób. No, ale potem D4. Czemu nie pojechałem na turniej, tam gdzie jest Dawid Czerw? Z powodów. No, ja mam rodzinę, mam pracę na miejscu, nie mogę tak po prostu wszystkiego zostawić i pojechać na turniej, kiedy mi się żywnie podoba, dlatego też nie pojechałem. Poza tym trzeba trochę się przygotować. Mistrz międzynarodowy. No szkoda, że nie arcymistrz, ale dobra. Walczmy, walczmy. Griszczuk w pierwszej partii nie wygrał. Remis był w pierwszej partii u Griszczuka. Dobra, skupmy się, Krzysztof. Skupmy się tutaj na rozkładzie. Założę się, że E6 będzie. E5. Dobra. Gramy to. Dobra, tego wariantu nie znam. I trochę się tutaj mogę zaplątać niestety, więc postanowię, że. Co ja tu mogę postanowić? Nie znam tego, słuchajcie. Nie chciałbym wpaść w jakieś pułapki, więc cofnę po prostu gońca na D2 z taką opcją. Tu jeszcze atakuje. No dobrze. Nie, no dobra, wybiję tutaj, żeby nie było żadnych, powiedzmy, problemów. Spróbuję tego gońca zdjąć. Tak ugrać normalną pozycję. Ten pionek się wysunął. On tam może jakiejś pięknej kariery nie zrobi, mam nadzieję. Okej. Odbijmy tego gońca, żeby mieć spokój. Czy zbije pionek? Skoczek zbił, dobra. No i co, taka pozycyjka do gry. Taki ruch mnie kusi. Montag będzie oczywiście kombinował bez dwóch zdań. To ja spróbuję zrobić sobie. A zrobię sobie szacha. Taki trochę dziki szach, ale zawsze sobie ucieknę hetmanem. Król jest odsłonięty, więc to wykorzystajmy. I zrobię sobie długą roszadę. Ucieknę od tych wszystkich tutaj jego ataków.
i długa roszada. C6 nie zagra, bo dostanie tutaj plombę. Zagram za chwilę tak, a może go zacznę atakować tędy. Podoba mi się pozycja. Tak go postraszę takim posunięciem teraz. On będzie musiał królem wracać. Tu jeszcze hetmanem mogę zagrać. A, tak jeszcze może. Dobra, ale to jest taki ruch. Teraz mogę wziąć chyba piona. Chociaż nie, hetman tu się broni. Tu się hetman broni. Dobra. Powiedzmy, że zbije. I co, zbije pionka? To powinno chyba działać, tak mi się wydaje, bo G6, G3 za chwilę zagram. Może działa, a może nie działa? Mam nadzieję, że działa. Idzie na mnie, no dobra, idzie na mnie. W porządku, gramy G3, żeby nie było problemów. Tutaj na D6 wisi, to też biorę bardzo mocno pod uwagę. Skup się, Krzysztof, czasu pilnuj. To wiadomo, taki szalony nieco ruch. Dobra, jak w pewnym momencie wymienię hetmany, to będzie świetnie. Ten skoczek tu stoi dobrze, pionek go podpiera. No pionka muszę wybić na D6. Okej, tutaj grożą maty. Więc zwiążemy. Tak. Tak będziemy patrzeć. I teraz tak. Zdwoić wieżę, nie zdwoić wieżyczek. Tu jakiś goniec na F5. Tu się broni. Tak jest. Spróbujemy. Co my tu spróbujemy? A zaraz, a tak jak zagram? Dobra, zdwoję najpierw wieżę. Taki jest plan. Taki jest plan i taki jest plan. Okej. Aha, zdążył mnie tutaj oszukać nieco. Pionkiem to zbił, to jest ciekawe. Zastanawiam się, czy nie zbić na D3 po prostu. A się porobiła, sytuacja ciężka. Dobra, zrobiła się sytuacja ciężka i to tak niespodziewanie jego wszystkie figury zaczęły się dobrze rozgrywać. Może tak. Czasu mało. Może im dać szacha. To jest trudna sytuacja, moi drodzy. Trudna sytuacja. Nie może dać szacha, bo na końcu mat wisi. Oj, czas ucieka. No, ja chyba przewaliłem? Nie. Na końcu mat wisi, to mnie ratuje. A nie, nie ma mata. Podstawiłem wieżę. A, tu jeszcze mogłem trzasnąć. No dobra, wtopa. Szkoda. Szkoda, ale mnie tak, kurczę, w pewnym momencie po prostu ograł. Mi się wydawało, że miałem tutaj lepiej. Aż odpalę silnik, bo jestem strasznie ciekawy. Zobaczcie, była przewaga. Oczywiście była przewaga. Hetman D4 i to wszystko działało. Gdzieś tu coś przeoczyłem. H4 kazał grać. Taki ruch też rozpatrywałem, ale skoczek D5 dobre.
Skoczek D5 jest dobre. Bicie, bicie i wziąłem pionka. No właśnie, wiedziałem, że to jest lepsza. Się człowiek zaczyna zamyślać. Hetman E3. No tak, trzeba B5. No właśnie, właśnie. Tutaj każe grać od razu wieża. No dobrze, a co ja zagrałem? G3 wzmocniłem, on zbił pionkiem, wieża. Silnik cały czas pokazuje przewagę białych. No to jest właśnie to. Tak, Ian coś potrafił, ale tam się w ogóle rozegrała sytuacja dosłownie w dwa ruchy. Już wam pokażę dlaczego. Skoczek hetman C3, wieża E8. Tu cały czas zagrałem prawidłowo. Goniec F5. Dobra, i chyba ten ruch był zły. Tak, wyrównuje sytuację. A co można? A to się wydawało dobre. No tu jednak wszystko się rozgrywało. Co tutaj każe grać? Maszyna. Goniec F1? No to jest maszyna, widzicie. Człowiekowi ciężko wpaść na taki pomysł. Wieża tutaj. Wzmocnienie ataku i to by było lepsze. No ale dobra, poszło. Sprawdźmy, czy już kompletnie przegrana była. No była na pewno ciężka. Tutaj w jakiś sposób trzeba było się bronić. A skoczek F4, nie wpuścić wieży. Dobra. No tak, takie ludzkie, bo F3 to w ogóle tragedia. Chociaż też jeszcze, zobaczcie, niby się broni. Wieża D2, wieża wróciła. No to był gruby błąd. Wieża F2, jak widać. To już przegrywało. G4. Chodzi o to, że jak wieża zagra na B7, będzie groził mat i teraz trzeba było szukać opcji wyjścia, ale było wyjście, wieża D1 i król uciekał. To nie było tak źle jednak, mimo wszystko, jak myślałem. Tylko, że no tutaj, o, właśnie. Chodzi o ten czas, prawda? Czasu było mało, nie byłem w stanie wymyśleć nic sensownego. Tak poszło, tak poszło, tak, no to już wtopa oczywiście tutaj. No i tutaj już, to już mogłem wziąć, ale to bez znaczenia, to też jest przegrana. No dobra, ale jestem zadowolony z partii. Szkoda oczywiście, że nie ma punktu. Trudno, no ale lecimy dalej. Lecimy dalej. To jest dopiero początek. D2 była, król mógł zbić też na D2. Witam GM Pakleze, witam serdecznie. Możliwe. No, mówię, to taka analiza na szybko, to na spokojnie oczywiście trzeba by było popatrzeć. Co jak? O, Paweł Szkapenko jeszcze gra. A, już remis, okej. Okay. Myślałem, że jeszcze sobie popatrzymy tutaj na zaprzyjaźnionego, sympatycznego szachistę. No dobra, to co? Lecimy dalej. No to go, D4. Okej. Okay. Gambitowo, hetmańsko. Poszło bicie, dobrze. No to teraz pytanie, jak grać? Czy E4 zagrać, czy sobie E3 zagrać, czy skoczek F3? Może zagramy skoczek F3. Liczę na to, że przeciwnik będzie tego pionka bronił, a my sobie tam może przez G3 popróbujemy pograć. No to zagramy skoczkiem najpierw. Dostanę ruch C6. Mogę dostać. O, skoczek C6. No to jak nas uczyli, no to chyba do centrum. A zaraz, zaraz, zaraz. Aha, bo C6 będzie jak dam szacha hetmanem. Okej. Okay. No, ale mogę taki trik zastosować. Goniec C4. Oddaję wprawdzie gońca, ale tutaj mam sobie fajne centrum. Zrobię sobie roszadę i będę sobie dalej grał w szachy. Jak sobie gońcem, zobaczcie, zrobiłem jeden ruch. A przeciwnik sobie skoczkiem wyszedł. Raz, dwa i prawdopodobnie trzy. To ja hetman A4 i tego skoczka oczywiście odbijam. Przeciwnik się zamyślił. Dobra, mamy szaszka. Okej, okay, no to co? Po ludzku. Goniec na G5. Jakaś roszada się przyda. Uciekamy z taką opcją, mi się wydaje. Chociaż mogę na to poczekać, mogę poczekać. Spróbujemy sobie zagrać wieżą najpierw. Wszystkie figurki wyprowadźmy. Zobaczcie, z gońcem jest problem. C8. Tutaj nie można ruszyć. Dobra, tutaj mi zagrał mój przeciwnik. Więc zagramy taki sprytny ruch hetman E2. I teraz grozi ruch E5.
Skoczek na D5 to ja wybijam i zdobywam figurę. Chyba zdobywam figurę. Chyba na pewno. E5, mój drogi, przyjacielu. No i skoczek D5, wybijamy i tutaj goniec wisi na końcu. No to easy, moi drodzy. Easy, partia numer 3. 15 ruchów, no ale to przeciwnik pograł za szybko. No ale cóż, punkty to punkty. 2 na 3, jest dobrze. Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Popatrzmy w takim razie, mamy czas tutaj na zawodowców. Zobaczmy, jak gra Hikaru Nakamura. Oż ty, zobaczcie, co się dzieje. Od razu dymy na szachownicy. Jak to się potoczyło na początku, tak szybko przelecimy debiucik. No tak, Hikaru tutaj zawsze miesza w tym debiucie i a, jest po prostu bardzo silny. O, bardzo mi się ten ruch podoba, G6. Mega ideowy. Psuje strukturę, puszcza E6 i skoczek na G5 dostaje dobrą grę. Fajne, to mi się podoba. No tak, skoczki tu przeciwnika. No i właśnie, widzicie, taki arcymistrz takiego pokroju jak Nakamura. On sobie tutaj teraz będzie grał spokojnie wieżą, tak? Będzie bronił, wzmacniał. Pewnie zagra sobie gońcem nawet tutaj. Długo będzie planował. Tylko ciekawy jestem, co jest po hetman H2. Czy ta wieża nie musi... To może król F1. Słynne, prawie odwrócone. No i przypuszczam, że zagra gońce na D2. Ustawię taki ruch. Ciekawe, czy zgadnę. Zobaczymy, czy będziemy grać jak arcymistrz. F3. No nie, nie będziemy grać jak arcymistrz. A4. Nie, no Nakamura to jak maszyna. Słuchajcie, zobaczcie, 2 minuty, 12 minut. Jak pyka. W ogóle bez zastanowienia. On wie, że po prostu te posunięcia mają tak wchodzić i tyle. Hetman C7. To zgadnijmy teraz ruch. No taki bym ruch zagrał. Ach, jednak nieco dalej. Tak? Zgadnijmy, goniec F2. Nie, bez sensu, on tam nie zagra. On zagra jakieś A5. Ruszadę zrobił teraz. Masakra, nie mogę w ogóle ruchów jego zgadnąć. Król B1, tak, klasycznie. Wieża C1. Nie, no takie przestawianki. Bawi się chłopak, no. Znaczy stoi świetnie. Król tutaj, może to zgadnę. Jest! Chociaż jeden ruch zgadnięty. A to w ogóle aż się chce hetmanem czasem na A3 zagrać, ale nietypowo pionek na E7 stoi z gońcem. Goniec w ogóle, no, trzeba przyznać, aktywna figura, nie? Tak przeciwnika tutaj ustawił. To strategia teraz tutaj dobrze działa. Kwestia właśnie wykorzystania tego, jak mamy lepszą pozycję. To jest trudne w szachach. Jak mamy lepszą grę, lepszą pozycję, wiemy, że mamy nawet wygraną, to wykorzystać to jest bardzo, bardzo trudno tak naprawdę z jednej strony. Zależy oczywiście od pozycji, ale zwykle szachiści mają z tym problem. Przynajmniej ja mam takie problemy i tego nie ukrywam, ale... To jest blitz, tu się wszystko może jeszcze wydarzyć. Hetman tutaj, to już będzie teraz w takiej pozycji ciężko zgadnąć ruchy Nakamury. No wiadomo, tam przeciwnik ma 30 sekund, to sobie nawet może wrócić hetmanem na C3, znając życie. A tu się ładuje, nie, tutaj idzie na atak, już tam sobie. Liczy, take, checkmate. Pewnie tak będzie. No i co, tutaj? A, hetman B6 jeszcze było, okej. Okay. Tutaj już grożą maty raczej nieuniknione. Nie no, zawodowiec, nie? Trzeba przyznać. Fajnie gościa rozpracował. I to taki 2700, no to IM, no to nie słaby gracz. No dobrze, sprawdźmy. Tak, jest ponad 200 ludzi na czacie. Dziękuję serdecznie, że jesteście. Bardzo mi miło. Jeszcze przy okazji, jak już jest nas tak tyle, to zapraszam na turniej jutro, środa, 27.10, godzina 18. Z okazji 25 tysięcy subów na YouTube, za co Wam dziękuję. A od 17 gry z widzami na rozgrzewkę, także można wpaść. Wiadomość też jest taka, że zebraliśmy tysiaka na organizację turnieju na żywo w Olsztynie, więc za donaty serdecznie wszystkie dziękuję. Szczególnie tutaj jednemu donatorowi, który sypnął ponad 700 zł, to było coś fantastycznego, jest również film na YouTubie o tym. Ła, jeszcze mnie trzęsie, jak o tym pomyślę, to było mega. No dobra, w każdym razie, tutaj zobaczcie, kogo byśmy podpatrzyli. Widzę polskiego zawodnika, Kildę Piotra, Piotr Piesik. No tak, Piotrek gra swoje struktury już od zawsze, no to jest taki bity raczej remis. No tak, no remis, no co tutaj ukrywać, no powtórzył kilka razy. A, jednak czarne decyduje się, zobaczcie, tutaj decydują się czarne, jeszcze czarne wezmą tego pionka. Ale czy to jest do końca dobre? Jak się hetman gdzieś tam wpakuje na F7 i te pozbija? O, wow, ciekawa końcówka. Ja bym tak hetmanem zagrał na
A2 prawdopodobnie. Trzeba się zastanowić, może bicie jest też dobre. No i goniec tutaj, C3, goniec D3, a szach. Ok, król musi zasuwać, no goniec też. Oj, to już jest chyba ciężko, czy biały mi tak mi się wydaje. Czy białe, może białe nie przegrają? Kwestia jak te pionki będą szły. Tutaj? Tutaj? Nie no, musi zbić pionka, musi. Teraz jak król pójdzie tędy, to król może zmierzać tędy. Oj, 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 no przecież piony maszerują, co ja gadam. I... czy to wygrywa? Wygrywa chyba. Bije tu pionka, tutaj, tutaj, het król. I wygrywam. Dlaczego on tak nie zagrał? Czy ja czegoś nie zauważyłem? Podprowadził piony. Może to jest też gra za darmo, tak naprawdę nie musi tego pionka oddawać. Faktycznie, jak komuś ciężko doliczyć, no to... I co to teraz? Tak i tak. Tu jest zawsze pion G5, więc nie będzie pata. B2. Dał szacha. A, teraz tutaj. A, to jeszcze szybciej. Dobra, na jedno wychodzi. No, trzeba przyznać, że z takiej remisówki, aczkolwiek no tak, no takie typowe uderzenie, żeby tylko próbować wygrywać. Jakby stali w miejscu, to wiadomy wynik byłby. Kobalia, to jest chyba Michał Kobalia, jak dobrze kojarzę. Michał Kobalia, dobrze kojarzę. Cóż to za pozycja? To pozycja wygrana oczywiście czarnymi, ale ze skoczkami może być różnie. No mamy mata, ok. I lecimy zaraz z kolejną rundą. Trzy rundy za nami, dwa punkciki, jest w porządku. No partia w 15 ruchach była niezła. Co tutaj jeszcze piszecie? Czy każdy ma bilet, żeby tutaj być? O, Piotruś, ty to musisz zamieszanie zawsze robić. Zobaczymy, jak w Olsztynie sobie pograsz tutaj z widzami moimi kochanymi. Cała przyjemność po mojej stronie. Niech mój donate ci służy. Ty nie dałeś mi żadnego donate'a, ty. Oszuście jeden. Okej, okay, dobra. Ostatnia runda, ostatnia partia i zaraz ostatnia runda. Ostatnia partia i runda czwarta. Remisik na szachownicy mamy. Tak, goniec zawsze. No tak, dobra. Okej. Okay. I lecimy zaraz z rundą numer 4. Po rundzie numer 4, rundzie numer 4 zawsze jest krótka przerwa. Znowu mistrz międzynarodowy. Szkoda, że nie arcymistrz. No trudno, mamy kogo mamy. Lecimy. Trzeba się skupić. D4. To go. Dobra. No to klasycznie, proszę. Robiłem te warianty ostatnio, czy odświeżałem sobie tutaj pamięć. Dobra, i teraz ruch pod tytułem wieża D6 jest dobrym posunięciem. Tylko co dalej, to nie wiem, muszę się zastanowić jeszcze. Na przykład po wieża D1 muszę się zastanowić. Ale zaraz, powierza D1 to jest, no dobra, tutaj jest wymiana. Aha, wieżą mogę zbić, bo on zagra mi skoczkiem. Zaraz, a może jednak gońcem będzie dobre? Nie, tutaj będzie dobre? Będzie chyba dobre. Takie nieco remisowe. Może wieżą jednak? Nie, wieżą nie mogę. Muszę zbić gońcem koniecznie. Skoczek E4 jest niegroźny oczywiście. No mogę wieżą nawet tam sobie pójść. No pójdę sobie wieżą, bo i tak mi zbije gońca, więc gdzie wieża nie pójdzie, to okej. Okay. Tu mi się upakuje. Tak? Wieża stoi trochę słabo. Jakby się stąd rozwiązywać.
Może tak. Czy tu nie może być przegranej pozycji po takich posunięciach oczywiście? Ja tu mogę popełnić oczywiście błąd. Tam H6 nie można było, bo bicie chyba na F6 i skoczek na D5 wskakuje, na C7 jeszcze mi groziło bicie. Okej, wieża D2. Mam czas teraz przegrupować wieżę, ale muszę chyba tak zagrać. Tak, muszę tak zagrać. Z wieżą mam mały problem. Król F8? Zawsze da radę. Zdążę tutaj, goniec E6, wieża będzie stała słabo. O, tutaj mi się próbuje przeciwnik nieźle ustawić. Dobra, ja to zbiję po prostu. Zagram wieżą na B6, broniąc tu i goniec będzie miał swobodę na E6. Jak dobrze kojarzę. Oczywiście taki ruch istnieje, ale to zawsze się rozwiąże. Gram tak na przykład, tylko wieżę przystawię, tutaj gońca przystawię, króle 7. No ja mam to, co chciałem czarnymi, więc jest spoko. Pozdrawiam, Bed Nixo, pozdrawiam. No to nie znałem tego H6 w takim razie. Tam głębsze analizy chłopaki robią. Tam wieża D6 kojarzyłem tylko. Aż sprawdzę po partii, zobaczę. Ok. Muszę po prostu króla podprowadzić. Nie no, ustawmy gońca. A E6. Jakaś wieża B2 ewentualnie, wieża B1, no to za mam właśnie ruch A6 przygotowany. Tu nie wpuszczamy na D5, król za chwilę idzie do centrum. No i A6 będzie chyba takim wygodnym posunięciem. I my będziemy atakować te piony, jak tak mi się to dobrze kojarzy. Chociaż to jest blisko. Co? Co to za ruch? A ruch A6 tutaj będzie. O kurczę. Będę musiał chyba jakość oddać. O, to tego nie widziałem. No cóż mi pozostaje, muszę wybić. Oj, ładnie, ładnie pograł to. Tego nie dostrzegłem. Od razu A6 mogło wejść. Od razu A6. Dobra, zagram tak, on mi zbije, ja zbiję. Będę walczył o jakiś dziki remis. Chociaż nie muszę oddać. Muszę oddać tu. Bo zbiję pionkiem, odejdę. Gdzie ja mogę wieżą odejść? No to będzie chyba kiepski pomysł. Chociaż z drugiej strony, jak zagram tak, on mi zbije. Ja gdzieś tam powiedzmy odejdę. A nie, no nie wiem, przecież zdało się, co ja w ogóle gadam. Dobra, idę na oddanie jakości. No dobra, jednak poplątałem. Jednak trochę poplątałem. Jednak trochę... Może tak, jeszcze nie muszę przecież tutaj tego zbijać. Kto mi każe? Mogę zawsze zbić, przecież podejdę najpierw królem. Wieża nie może też zbić pionka póki co. Tam jest wieża B1. A5 podprowadzę. No właśnie. Lecimy pionem. Może jeszcze nie oddawać jakości. Tu goniec broni. Może przedwcześnie myślałem, ale czasu się robi mało. Jak pionek już tutaj dotrze, to już będzie super. Ok. Teraz tam grożę w ogóle zagraniem. On musi stracić tempo na... Albo nie. Idę tu, bo jak zbiję pionka, to ja wezmę tego. Okej. Chyba myśli o biciu, bo czas się kończy. Nie myśli o biciu, chcę wygrać. Sprytnie, 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 sprytnie. Cóż, ja mam grać tak, nic nie widzę. Okej.
Idę tak. Dostaję mata? O kurczę, dostaję mata. No nie, no. Dostaję mata. Ale się porobiło. Dostaję mata. Ale mnie porobił. Ja cię kręcę. Ale mnie porobił. Niewiarygodne. No niewiarygodne, ale mnie tutaj porobił. No ładnie, trzeba przyznać, ładnie. No sprawdzę sobie to, aż kurczę, bo sprawdzę najpierw ten debiut na początku. Tak, 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 tak. I H6 tutaj się gra? No nie, no H6 się chyba nie gra. Czy się gra? Ostro. I co? I król. Powiedzmy król G7. No to biło mi piona za darmo. No nie, no nie może to być dobre dla czarnych. Dobra, w każdym razie. Tak, 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 tak. Jak to stało? No dobrze stało wszystko. Szkoda, szkoda, szkoda. No w blicach jednak jestem trochę słabszy. Jednak A6, zobaczcie. Jednak A6 tutaj było ok. No wyrównujące po prostu. Dobra, goniec E6, A5 już daje przewagę. Ale jestem ciekawy, co dalej komputer tu stwierdzi. No zdaję sobie sprawę, że mam gorzej. Ale pionek zasuwał. Szach, ok. Szach, remisik stoi. A4, wieża D6. Wieża B6, związać tutaj trzeba było, ok. Ok, wieża B6, związać. Ale A3 też działa, jak widać. Goniec D5. Wieża B2, no cały czas jest ok. Co ja tutaj spanikowałem? Aha, bo teraz trzeba było coś innego zagrać. No nie, przecież amatorka z mojej strony, zobaczcie. No przecież jakiś E4, żeby król miał lufcik i wystarczy. Pionek jest na tyle zaawansowany, ja zdejmuję tego, remis w kieszeni. Ale pograłem. Jeden błąd. No właśnie, mat w pięciu, widać. Ale to na tym czasie, to tak, no tak oszukał mnie trochę. Znaczy sam siebie oszukałem. Okej. Ale dobrze było, no cóż. 2-4, dobrze było. Ważne, że partia jakoś tak się gra. Nie najgorzej mi się wydaje. No wynik wynikiem, a to jest internet, bawimy się. Mamy chwilę teraz, tak, na gadkę. Ale was dużo, chyba tak dawno już was dużo nie było, dzięki, że jesteście. Przypominam o turnieju jutro, 27 o godzinie 18, jeśli ktoś ma ochotę popykać półtorej godzinki format Arena, to jest tutaj odnośnik, wykrzyknik, klub Liches, można sobie kliknąć. Dziękuję, dziękuję Zbyszek, dziękuję serdecznie. No, też jestem zadowolony. Ważne, wiecie, punkty nie są zawsze najważniejsze. Ważne, żeby czuć się dobrze w grze mimo porażki. No, szczególnie w internecie oczywiście. Bo tak zwykle bywa, że jak na przykład gra się słabą partię, a się wygrywa, to mniej smakuje, aczkolwiek 2-4, spoko. No, jeszcze wszystko jest otwarte. Rekord możemy bić, spokojnie. Wykrzyknik, klub, przez K, Li, Chess. Jest na dole, w opisie również, jeżeli ktoś chce zerknąć. No niestety zapomniałem to Seba zrobić, żeby zakleić nick przeciwnika. No właśnie, muszę to zrobić za tydzień. Nakleję karteczkę, zrobię zdjęcie i nie będę widział, z kim gram. Tak, tak zrobimy sobie za tydzień, żeby sprawdzić, jak to będzie działało, żebym nie wiedział, z kim gram. Ale to spoko, jakoś tam nie ma presji żadnej, kompletnie. No teraz tak, ale nie mam takiej karteczki przy sobie, nie będę kombinował. Zostańmy przy tym już jak jest. A dzień dobry. W ogóle chyba dzisiaj mało Polaków gra, tak Let Tuesday tak patrzę, bo mają półfinały Mistrzostw Polski, więc i Szpara nie ma, Dawid gra turniej. No niewiele osób chyba w Polsce gra ten tak Let Tuesday, znaczy mówię o streamerach. Dobra, może sobie otworzymy okno na chwilę. Okno zawsze dobrze działa. Świeże powietrze, wiecie te sprawy. Dobrze, partie zakończone. Chwila przerwy. Czeską tam mieli wszystkie partie, czy nikt nie cheatował. Szkoda mi, no oczywiście szkoda mi, szkoda zdecydowanie. Tutaj oczywiście zagrałem jak amator, za szybko pionem do przemiany, trzeba najpierw zadbać o króla. No tak, to by było dobre. Aj, byłoby pół punktu, co najmniej.
No trudno. Okej, będziemy walczyć dalej. Czemu Hikaru jest 11, mają 4 na 4? To jest Buchholz. Tutaj zawsze tak w Szwajcarze działa, że liczy się Buchholz na początku. To jest taka mała loteria, powiedzmy, przy tylu ludziach, przy tylu osobach. Ponad 400 osób gra, więc no zobaczcie, po 4 rundach 15 osób ma komplet. No to jest norma. Więc tu się liczy Buchholz. To się pewnie wyrówna niedługo. Siemka, Kacper. No dobra, cóż nowego, moi drodzy. Fajnie, że ten turniej w Olsztynie się odbędzie. W ogóle mam komplet ludzi. Szybko się zgłosiliście, za co serdeczne też dzięki. Jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę przyjechać, to można to zrobić towarzysko. Będzie kilku silniejszych zawodników, a też kilku słabszych. Czy mówię tutaj o rankingach? Ale to dobrze, to się troszkę tam wyrówna. W ogóle tak muszę się pochwalić teraz. Piotr Renkowski, słuchajcie, zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata Amatorów do rankingu 2300. Także wielkie gratulacje. Piotrek również będzie grał w turnieju w Olsztynie. Więc świetnie. No, trochę ranking mu do góry poszedł. Ciekawostka jest taka, że Piotrek w ogóle jest zawodnikiem, znaczy, nie wiem czy MMA, ale walczył już w klatkach i dalej ma zamiar tam ostro cisnąć. Potężny człowiek, a bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny i ciepły. Więc będzie okazja też z Piotrkiem się poznać. Piotrek oczywiście jest świetnym trenerem szachowym. To jeżeli ktoś ma ochotę, to można się do niego odezwać przeze mnie ewentualnie. Wiem, że taką małą reklamę robię, ale to jest, to warto. Warto akurat o Piotrku powiedzieć kilka słów. W Szachobox myślę, że byłby. No, myślę, że jest duża szansa. Myślę, że w top 3 jest w Polsce. Nie znam, kto by mógł być lepszy, bo w szachy jest bardzo dobry, w boksie myślę, że również. Czy uczy debiutów Piotrek? No właśnie, niestety, też jest takim zawodnikiem wszechstronnym, który bardziej szachy rozumie niż uczy debiutów. No więc trzeba by go zapytać. Ale na pewno uczy dobrze, może dobrze uczy, pouczyć walczyć w klatce. Witam, w końcu jestem na live. No i super. Witam serdecznie, Webster. No, Grzybowski, gdzie ten turniej w Olsztynie? To jest King Kong, to jest klub bilardowy na Starym Mieście. Tylko, że mówię, na ten moment niestety już nie mam miejsc, żeby wziąć udział, bo 40 osób bierze udział. Lecz jeszcze 4 osoby mi nie wpłaciły wpisowego, ale to na początku listopada się z nimi skontaktuję i potwierdzę, czy będą występować w tym turnieju. Jeżeli nie, no to się tam zwolni jeszcze ze 2-3 miejsca się na pewno zwolnią. Znaczy na pewno, nie wiadomo, czy się zwolnią, tak, ale towarzysko można zawsze przyjechać. To jest długi weekend, jak ktoś nie ma planów, to zapraszam serdecznie. Będzie, myślę, że miło. To jest oczywiście turniej 18+, żeby nie było. No dobra, dajcie mi tu już rundę numer 5. Jestem głodny gry. Webster, też będziesz na turnieju? Super. No to właśnie, możecie napisać na Facebooku, na klubie. Na pewno ktoś się zgłosi. Po drodze zawsze można kogoś zabrać, jasne. 12 listopad, godzina 17, zaczynamy. Pewnie, zapraszam. Jedzie z Rzeszowa. No, ktoś tam z tamtych okolic chyba też mi się zgłaszał. Najlepiej na grupie napisać, to wtedy pewnie jak ktoś przeczyta, to się zgłosi i będzie zawsze, zawsze miło. Dobra, mamy rundę numer 5. Skupmy się teraz na szachach. Lecimy. Mistrz Chwilę. To co, zagramy sobie G6, nie? Ostatnio sobie gram tylko G6, H4. No, lubię to posunięcie, lubię to. Odpowiem od razu w centrum. Skoczek F6, zadziałamy. Tak od razu mi zagrałaś? To ciekawa ciekawostka. Jak tu reagować? Dobra, zbiję piona po prostu. Jak dają, to biorę. Wieża zbiła! Aha! Zaraz. Moment, a jak tak zagram? Goniec zagra na E2. To ja tutaj wezmę gońcem, zbiję hetmanem, zyskam tempo.
Nie zyskam, bo mi tu zagra na F3. Zbiję tego gońca. I tak zagram od razu skoczki. Jakość więcej. Przetrzymać gościa, przetrzymać. No to co? Wyprowadzamy figury. Jeszcze zobaczę, którą roszadę zrobić. Zrobię sobie ruch hetman D7 z tą opcją z wymiany. Może długa. Może długa w ogóle. Albo wieża D8. Sam już nie wiem. Dobra, chyba robię długą. To już teraz wiem. Skoczek F5 będzie bardzo nieprzyjemny, więc robimy długą. Wieża G8. Nie będę chciał zdjąć pionka, tylko nie będę mógł teraz z tego zrobić. Z tego względu, że skoczek na końcu jest E7. Ok. Zejdę królem najpierw. Teraz taki ruch będzie groził na pewno. Już nie będzie groził. No dobra, uparcie i twardo. Goniec F8. Bronimy piona, chcemy zdjąć tu. Jak już zdejmę tego pionka, zagram E6, to się tutaj rozwiążemy troszeczkę figurami. Runda numer 5. Szybko zagrał. Gońca, skoczka, co tutaj zbić? Mogę jeszcze wtrącić E6? Mogę. Wydaje mi się, że skoczka bym trzasnął. Tą króla rozwalę. F5 zagram. Tak, skoczka wezmę. Czy on planuje tutaj zbić taki szalony ruch? Chyba nie. No musi zbić. F5 gramy. Skoczek ograniczony. Czy na H5 może oczywiście ruszyć. Tak też czyni. Ok. Skoczek F4, goniec G5, jakość więcej, próba jakiejś wymiany. Dobra, tutaj trzymamy, tutaj trzymamy. Bije. Po prostu zbije. Będę musiał chyba się nieco pasywniej pobronić, mi się wydaje. Czy nie? Dobra, muszę zagrać jakieś posunięcia. Dobra, zagrajmy tak. No dobra, niech będzie tak. Zejdę z linii, ale będę bronił na C7. Zrobię jakiś lufcik chyba. A taki lufcik, żeby tam się zakotwiczyć przy okazji. No przeciwnik musi mnie napierać. Ja nie muszę tutaj robić nic za bardzo. Tylko wytrzymać presję. Dobra, idę tam. Okej, okay, tutaj jakieś spróbujmy sztuczki porobić typu hetman D5, może czasami zbije gońca, jeżeli hetman go nie będzie bronił. Nie będzie to oczywiście takie proste. Co ja tutaj kombinuję? Słabo widzę taktycznie. Tak, tutaj. Za długo myślę, niepotrzebnie. O, król B7, powinno być w porządku. Staramy się, dobra, tutaj zagrał.
No męczy, męczy, nie? No dobra, ustawię hetmana na D7, wieżę przemanewruję gdzieś tam przez A5. No dużo ma to czasu. No może tędy przemanewruję? Żeby się tylko wieża nie poplątała przypadkiem. Na prymitywną pułapkę gra. Może troszkę niedobrze, a jednak dobrze. Mamy gościa. Widział jeszcze mniej niż ja, no więc udało się. Okej, mamy to. Mamy to. Hikaru jeszcze gra, sprawdźmy. Hikaru jeszcze gra, tutaj ocenę wyrzućmy. Figura więcej, dobra, tutaj widać, że już. O, smacznego, ramen, pycha. Znowu o jedzeniu, ach. No dobrze, 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 dobrze. Tutaj widać Nakamura jeszcze kilka ruchów technicznych przy różnopolowych. Zobaczmy, jak realizuje przewagę właśnie arcymistrz. To będzie fajnie współpracowało za moment. Siema, siema, siema. Wszystkich witam, witam, witam. Z kim się jeszcze nie witałem. No i tak, tutaj będzie już. Jak to organizować? Tędy. Można było pewnie też tędy. No, tu jest dalej wieża. No tak, proste. A no tak, bo wieża nie ma zasłony. Coś mi się już przewidziało. Okej. Okay. No, Mister Hikaru. Na piona, ok. Co on tutaj zauważył? A, zyskuje czas, sprytnie. Ok. Tutaj zagrał. Na wieżę? Nie można było. Skoczek, a na tak. Piona zdejmie. Czy szuka mata? Założę się, że pionka zdejmie. Zdjął. Widzicie, że arcymistrz schodzi ze związań, co jest ważne. Ach, wszystko pozbierał. Jakby było jego. Odcinek z dokładną analizą. Muszę znaleźć na to troszkę czasu. Postaram się to zrobić jeszcze do końca tygodnia, to znaczy, żeby to wleciało jakoś w święta, w ten weekend. Już chciałem jednego dnia to robić, ale no, po prostu nie wyszło. Nie wyszło, bo miałem trochę mało czasu. Ale zrobię, zrobię na pewno. To gwarantuję. Hikaru cwaniak internetowy? I taki nie, no wiecie, dobry szachista, wspaniały uważam. Kiedyś miałem troszkę słabsze zdanie o nim, ale już od, nie wiem, 2 lat powiedzmy, totalnie zdanie zmieniłem. Tak się troszkę otworzył też na ludzi. No ma swój charakter, jest taką osobowością, jaką jest, ale jest przede wszystkim wspaniałym szachistą. Świetnym, no w internecie jest chyba numer jeden, chociaż Magnus Carlsen chyba go leje. Jak mi się wydaje, no nie licząc Mistrza Świata może. Artemiew też jest świetnym takim szachistą internetowym, grającym właśnie w szachy szybkie i blice bardzo, bardzo, bardzo mocno. No dobra, my tu gadu gadu. Mamy kolejną partię. A, białe zaczynają, zapomniałem. Kontr Gambit Albina. Coś, co dzisiaj dziwne debiuty dzisiaj wrzucają mi przeciwnicy. Dobra, spróbujemy zagrać kompletnie inaczej, jakoś tak na głowę, nie wiem, tak, zagram i tak, to tak.
Albo w ogóle wrócę na G1, niech się męczy. A, zagram na G1. Tutaj przynajmniej goniec mi się otworzy, taka trochę francuska w lepszej wersji białymi. Może. F5, no i świetnie, bijemy. Wiem, że Hetman B3 jakiś tam pewnie działał, coś tam, ale najpierw spróbuję te figury uruchomić. Tu mogłem pionka wziąć tam, zagrać tu i wziąć, no ale to takie mało dokładne raczej. Nie, nie mogłem. Mogłem. Może. Zresztą nie liczmy tego, bo to jest mało ważne. Figury trzeba wyprowadzać. Okej. Okay. Jakaś wieża C1 się przyda zawsze. Troszkę te skrzydło jeszcze mi kuleje, ale to chyba tak? Nie bardzo. Nie chcę tego gońca oddać. Z jakim Krzysztof planem zagrałeś tutaj? Prawdopodobnie z planem goniec G3, skoczek F4. Jakiś G5 to H4. W ogóle H4 i skoczek F4. Coś takiego chyba trzeba uformować. Aha, no tutaj. Dobra, będę musiał chyba wrócić w ogóle. Co jest paskudnym zagraniem. Nie, nie muszę, bo tutaj gram. Gram. Po G5 gram tu. A tam też skoczek będzie stał tak nieco podejrzanie. Mi się wydaje. No zobaczymy, zobaczymy jak to się ułoży. Też jakiś goniec E5 już można próbować. H4. Zwariowana poza, nie? Zbił. Aha, świetnie, Krzysztof. Taktyka na najwyższym poziomie. Dobra, najpierw tak mu zagramy. Kompletnie nie widziałem. Jeszcze jest coś takiego, że jak mi zagra tu, to ja zbiję tu i tam będę atakował. Może jakieś sztuczki tutaj magiczne się utworzą w tej pozycji. Zobaczymy. Teraz prosto w 15 posunięciach powinienem przegrać. No raczej skoczek D3 powinien zagrać. Nie zagrał. Czy jest to dla mnie jakaś szansa? Zbije, zbije. Ciężko stwierdzić. Zaraz, ja mogę od razu zbić. Mogę od razu przecież zbić. Nie muszę psuć struktury, bo mam goniec C4. Jakaś rekompensata taka, no nie wiem, nawet ciężko nazwać to rekompensatą. No ale jakieś nadzieje może powstaną w tej sytuacji mimo wszystko. Teraz to może by się wybronił nawet po wybiciu. No on musi raczej wziąć, to wtedy wybijemy, będziemy grozić matem na H7. A czas tyka. Jakiś hetman A5 jeszcze widzę, ale to kwestia czy B4, czy wrócić skoczkiem grzecznie. Raczej wrócić skoczkiem grzecznie. Wieża C1 się bardzo przydała jednak w tym wypadku, bo widzimy, że pomoże końcowi w razie czego zagrać na C4. Dobra. Teraz grozi mat. Wieża F7 prawdopodobnie. Bo wieża F7. Bicie gońca. Czy nie bicie gońca? Dobra, zbiję tego gońca. Tu mam szacha. Wezmę kolejnego piona. Co? Tutaj zagrał? To jedziemy go. No zaraz tu białe muszą być dobre. Okej. Okay. No nie, no biorę. Wiadomo, że to trzeba raczej wziąć. Wieża H6. Raz. Przecież ja to widziałem. Dobra, wieża tutaj. W takim
razie szach nastąpił. Ach, to mam cię, przyjacielu. Aj, sprytnie zagrał, sprytnie, bo ja już tego można było nie dostrzec w pierwszym momencie. No dobra, nieco partia grana tutaj na ostrzu noża, ale punkt zdobyty. No to ładnie, 4 na 6. To już jest całkiem sympatycznie. Z 6 partii 4 punkty. Wprawdzie jeszcze arcymistrza żadnego nie dorwałem. Ale co się odwlecze. Poszło. Jest dobrze, moi drodzy. Serdecznie dziękuję Andrzeju za punkciki. GG. Tak, no to zagranie było naprawdę sprytne. Tutaj trzeba przyznać, że przeciwnik tak zagrał, że już się myśli o B4 w pierwszym odruchu albo odejście królem, tak? I hetman by poleciał. Już nie raz tak hetmana podstawiłem. Zdarza się to często. Znaczy, nie na tyle często, że... No ale zdarzało się. Okej. No dobra. To co, czekamy sobie na rundę numer 7. Partie się kończą? Jeszcze nie. Sprawdźmy kogoś tutaj. Chess Queen, Aleksandra Kostieniuk. Grałem z tą panią za 2 razy. Teraz nawet mi się udało wygrać. Fajnie sobie zagrać z takimi legendami, żywymi legendami szachów. Tutaj czarnymi. A, jedzie gościa. No niech Dawid robi giema, no niech robi. Co w tej pozycji? Szach. No tak, męczenie przeciwnika. I wieża wjeżdża na G1. No jest. To Aleksandra Kostieniuk ma 5 punktów teraz? Znaczy nie jest to dziwne oczywiście, tak zadałem pytanie, ale... Oczywiście spoko. I sprawdźmy, czy mamy tu jakiegoś Polaka na horyzoncie od góry. Aleksander Bortnyk. Przegrał. Kiedyś z nim wygrałem na 3 minuty plus 0, ale zacwaniakował mi strasznie, bo uciekł i tej partii nie ma. Nie można jej odnaleźć. A to taki dziwny turniej był, że czas się kończył i akurat uciekł. Gliszczuk. O, jest Gliszczuk, mój ulubieniec. No tak, solidnie. To wygrana z takim skoczkiem. Znak charakterystyczny Gliszczuka czarnymi. Ach, odcięcie. To jest klasa. Tutaj mat w ogóle jest. Jakby ten pionek stał jeszcze na H5, zobaczcie. Jakby pionek stał na H5, to można by było walczyć o wściekłą wieżę. Tylko wściekłej wieży rzeczywiście tutaj nie ma, bo taki ruch, czy zagranie tutaj, to skoczek wybija oczywiście, tak? Ale też ciekawy motyw oczywiście by się pojawił. No dobra. Mister Griszczuk ile ma punktów? A już tego się nie dowiem, ale... O, jeszcze raz zerknę, może się dowiem. I 5? To się dolicza automatycznie, czy... Chyba 5. Hikaru 6 na 6. Tutaj trzech zawodników ma 6 na 6. Dobra. Jutro nie gram areny, tylko gramy mój turniej na Liczę się. Z okazji 25 tysięcy subskrypcji zapraszam serdecznie. Wykrzyknik klub Liczes przez K. Jest wszystko w opisie, można sobie zerknąć. Dobra, 2 partie zostały. Wtopa. Remisik, prawda? No tak. No to jest łatwy remis. Oczywiście czarne próbują, mają prawo tutaj na sekundach. Wszystko jest możliwe. Jeszcze jak biały będzie jakoś grał pokracznie. Co to w ogóle jest teraz?
To jeszcze to w topa. Jak to jest możliwe? No i tutaj szacha trzeba dać. Wieża F1. Nie? Taki fajny manewr przechodzi, wieża F1. Wygrywa. Nie. Zaraz to remis. Już jak jest król odcięty, to jest easy. Ej, no po co tam grałeś? Znaczy to dobra, to też jest remis, tak? Ale najłatwiej mieć odciętego króla i sobie dać spokój. Czarne nie znały motywu wygrywania tej sytuacji. No to jest też takie dosyć rzadkie, mi się wydaje. No to wystarczy odciąć. Dobra. Runa numer 7. No, mam nadzieję, że jakiś arcymistrz wpadnie. Znowu nie, ale mam dzisiaj pecha. Dużo punktów, a nie mogę zagrać z arcymistrzem. Mistrz Fide. Rosja. Lecimy. Dobra, proszę pana. Dobra, niech będzie A5. No spokojnie. B6 chyba się przyda. Oczywiście tutaj bicia żadnego nie ma. Wieża sobie odejdzie za chwilę. No dobra. No i grajmy w te szachy. On tutaj będzie się pakował. Okej. Okay. No zagramy sobie teraz F5, bo muszę tak grać. On tutaj skoczkiem się właduje. Spróbujemy coś tam powymieniać oczywiście. Aha, bo jak ja wymienię, to on. Sprytnie, sprytnie. Dobra, jedno wymienię. Pionkiem może zbić. Teraz tak. Teraz tak. Jak tu wybije, on zbije pionkiem. Tu będzie słabość, ale jakby się udało skoczka przestawić, tylko że jest D4. Ale można też przeczekać i zagrać tak. Dobra, on zagrał od razu tutaj. Też jest ciekawe. No, przepychamy. Zamykamy gońca, tu grozi wybicie. No, on musi jakoś zareagować. Hetman B3 może? A4 raczej nie, bo hetman A2. Tutaj może coś szarpniemy. No jest hetman B3. No to szarpnijmy. H5. Dobra. Skoczek tu będzie miał placówkę, ale to nie szkodzi. No zagram te A4 mimo wszystko, troszkę zaryzykuję, ale zagram te A4. Hetman A2 na pewno wrzuci. Wybił. Z szachem. Z szachem wybił. A, wziął pionka po prostu. Uf. No dobra, to jak wziął piona, to cóż ja biedny żuczek mogę zrobić, jak nie tylko atakować. No to atakujemy. Atak ślepej kiszki. Kompletnie nie widziałem, że może mi wziąć piona. No tak, A4 bez sensu.
Dobra, pauza była, ale dobra, jeszcze gra, jeszcze gramy, jeszcze gramy dużo gry. Mam nadzieję. Tu mam na szczęście goniec F6, obronę. Okej. F7. No taka pozycja. Ciężko stwierdzić. Idzie na mnie. Czyli chce się otworzyć. Dobra. Pozwolimy mu na to. Wracamy. Tu się broni. Wierzą za chwilę tutaj na pionka. Okej. Sprytnie. No muszę twardo się bronić chyba, co? Wieża F7. Nie podoba mi się za bardzo ta moja pozycja teraz. Szczególnie, że nie mam jeszcze tego piona. To jest kluczowy pionek. Ten pionek kluczowy może... Co? No dobra, przyjmuję to oczywiście. Nie mam się co zastanawiać. No stoję w klopie, stoję w klopie. To nie ulega wątpliwościom. Wieża G1 świetnie wygląda. Wieża G5 później. Jestem w stanie się jakoś tutaj rozwiązać w ogóle? Niech mi ktoś powie. Kompletnie nie wiem, tak? Chyba jedyna szansa, żeby się rozwiązać. Ale partia. Odważnie zagrał gość w ogóle. Co muszę wybić? Okej. Ja teraz grożę matem. Ciężka sytuacja. Te pionki trochę idą. Szacha damy. No pionek zasuwa. To pionek zasuwa. Wygrana jest. Ale się porobiło. No to miałem klopa, nie? Idzie pionek, moi drodzy. Jest wygrana i to z takim FM-em, takim sprytnym, trzeba przyznać. Tak, gorsza pozycja, więc mamy zwycięstwo, jak to zwykle u mnie bywa. Tak, no ale 5 punktów, słuchajcie, to już jest zacnie, to już jest zacnie jak na mnie. No ale co, przeciwnik... cóż mogę powiedzieć, w ogóle powiem tak. Po debiucie, to znaczy w tej pozycji, to ja już byłem zadowolony. Tylko zagrałem takie A4 niepotrzebne. Po prostu nie doliczyłem prostego triku. Sprawdźmy, jak silnik to ocenia. Jestem ciekawy. Jeszcze wcześniej. No taki mały, co? Minusik teraz. Co on pokazuje gońcem tutaj, żeby bić? Co on tu stwierdził? Tak, zbić. Skoczek G4 taki świetny jest. Aha, no to już wiem, o co chodzi. Widzicie, człowiek całe życie się uczy. Skoczek G4, rewelacyjna figura. W ogóle wszystko trzyma za zęby. I teraz tak, tutaj gramy goniec F6 i bijemy. Znaczy taki motyw jest oczywiście. Tutaj można oczywiście też zagrać G5 i klasycznie grać H4 i atakować przeciwnika. No widzicie, widzicie. No dobra, mamy motyw poznany już nowy. Tu można w ogóle było zbić od razu i grać tak. Chociaż nie, bo nie było H4 jeszcze wymuszonego. Że super stoi i przegra.
Dobrze jest, dobrze jest. No ale sprawdźmy dalej, czy stałem faktycznie aż tak tragicznie. No stałem gorzej, widać to ewidentnie. Król F7 to takie szczapy posunięcie, no ale co grać innego? Komputer każe wymieniać figurę, dobrą figurę przeciwnika, niby tak. Okej, powrót. Goniec E3, jakaś nadzieja. Ała! Tak, tak, F4? Cóż to za posunięcie? A to tylko silnik może wie. Ajajaj, tu jeszcze jest opcja. I tu jest groźba mata. A tak? To wygrywam. A to trzeba widzieć wszystkie te ruchy. Kompletnie masakra. Ciężkie, ciężkie posunięcia. Co po hetman D3 na przykład. I w takiej pozycji bym spanikował. Nie wiedziałbym kompletnie co grać. Aha, bo tu grozi mat. Dzisiaj taktyka w szachach jest szalenie ważna. Dobra, nie chcę mi się już dalej patrzeć, się załamywać. Czekamy na rundę numer 8. Jeszcze partia trwa. Zagrał. Co on kombinuje teraz? No nie. 0-1. A, dobra, biały zrezygnował. Ok. Słusznie, bo to byśmy tutaj czekali. Bóg wie ile. GM. No znowu CM. Co tu się dzieje w ogóle? 5 na 7 i nie ma GM-a? Wolę zagrać z bardzo silnym arcymistrzem niż z takimi silnymi CM-ami. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. GM to arcymistrz szachowy. Grandmaster. Skąd to w ogóle się wzięło? Co to w ogóle za państwo? Ok, C5 gramy. Szansa od systemu na rekord. Może i tak. No będę pionkożercą, będę. Hello. Wieża. Puh! Wieża za darmo. 8 posunięć. Poddaj proszę. Please. No jak? No zgadzam się na remis. No jak? No, no nie, no. No nie. No nie. Wieża za darmo. No i jeszcze gra. I właśnie to jest najgorsze, że on będzie mnie tutaj męczył, słuchajcie. Wiem o tym, że będzie mnie tutaj męczył. No, ma prawo oczywiście. Dobra, wyprowadzaj Krzysztof figury. Ostro, co? Ze mną pojechał. Co ja mam zrobić? Zrobię roszadę. Bo jak goniec wyjdzie, to ja wybiję hetmana. Żebym tylko nie przegrał tej partii, słuchajcie, bo się załamie. Okej, okej, okej. O, czekajcie, tutaj mam taki ruch, żeby coś tam wymienić. No próbuję szczęścia. Tutaj bym raczej skoczka chyba wziął i wrócił hetmanem? Tak. Okej, okay. Biorę skoczka, hetman D4, będziemy prosto atakować. I nawet co? Nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. Muszę jakoś wyprowadzić figury. Tu mi wejdzie. No jaki remis tam? Odczep się facet. Biorę piona, tam się nie będę czaił. No i gram tak. I tu się będzie chyba wszystko trzymać teraz. No wiadomo, próbuje dać mi mata, no wiadomo. Dobra, przyblokujmy gościa posunięciem E5.
Gdzie co, będę się bronił pasywnie, bo nawet nie widzę. Aha, tak. To tak. Chwila, bo mi czas spada. Z tym moim skoczkiem zrobię, się zastanawiam. Dobra, idziemy F5. Tutaj bijemy. Muszę uprościć pozycję. Mamy cię, gościu. Czy coś tam próbujesz? Nie dam ci ani jednego pionka. Jakiegoś pata jeszcze szuka. Jeszcze nie zamatuje, słuchajcie. Mamy to, mamy to, mamy to. Mamy 6 punktów, moi drodzy. Brakuje punktu do wyrównania rekordu w ogóle. Ale to wszystko się dzieje za sprawą, że jeszcze GM-a nie dostałem. No dobra, no widzieliście, że w 8 posunięciach już powinien złożyć. No podstawił, dobra, zdarza się. Tutaj nie ma się co rozwlekać w tym temacie. Bo tu oczywiście trzeba grać goniec D2, bije pionka i tam białe mają na pewno inicjatywę za tego piona. No ale to normalne. To akurat ten debiut jest taki też taki nieco lewy. Jak ktoś nie wie, jak grać, to tam czarnymi można sobie fajnie stać. No tak, no gość z remisami. No, no trudno się podstawia, to trzeba za to płacić, nie? Myślę, że. Dobra, zobaczmy Hikaru, jak sobie radzi. Gra Hikaru, moi drodzy. Hikaru z czarnymi. No tak, ciśnie. Pionek, goniec, tak, ciśnie. Tu jest ciasno. Czy jakby białymi się udało tego piona wziąć, to już się sytuacja może zmienić. No ale się raczej nie zmieni. Tutaj król na C3 będzie wędrował. Znaczy skoczek nie puszcza jeszcze. Ale po tym ruchu jest wieża E8 i tutaj będzie problem. Może być problem. Jeszcze kwestia, jak to wygrywać. No zobaczymy właśnie, jak tutaj zawodnicy. Aj, pułapka! Tutaj. Sprytnie. Hikaru jeszcze sprytniejszy. Teraz też jest pułapka królem na D4. Z szachem. Proszę bardzo. Jeszcze jest skoczek D3 i tutaj, i tu pewnie jest liczone. Ale już będzie super aktywność. Tak. Więc nie można na D3 było zbić pionka. Pytanie, czy gońcem. No tak, właśnie to jest takie teraz wyczekiwanie. Wyczekiwanie. Maksymalne ustawienie. Tutaj oczywiście wieża E2 jest zawsze. Co teraz? Co teraz? Jak to grać? Jak to wygrywać? Ustawił maksymalnie pionka. Wieża E6 nie puszcza skoczka. No właśnie, to jest kwestia, jak to wygra. Zobaczymy. Sprawdźmy, jaka jest ocena. No tak, jest wygrana dla czarnych, tylko jak to zrobić na takim czasie? Remis, no widzicie, właśnie tak to bywa w tych szachach. Właśnie jak to bywa. Sprawdźmy, jak to Hikaru mógł wygrać. Wieża, no powiedzmy, król wraca tutaj. Tam powtórzenie. No wieża E2 trzeba grać. Ale on go zmusi w ogóle do wymiany? No tak, bo wieża się nie może ruszyć. A jak zbije, to pionek bije ten. Król D2, goniec B1. No panie Hikaru, to było takie proste przecież. No to było takie proste. Tu jeszcze w ogóle jest coś takiego fajnego. A3. Może to już zamknę. A3, goniec C2. Nie można zbić do odrobienia hetmana. Ciekawe. A skoczek C3? Nie wiem, niech silnik podpowie, bo nie mam pojęcia. A, tutaj, ojejku. Dobra, kompromituję się już.
Zamykam, nie męczę materiału. Mamy 6 punktów. Mamy 6 punktów na 8. To aż zerknę z ciekawości, który jestem, bo chyba rekordowo wysoko, jak na mnie. 33. To jeszcze dwie wygrane i walczymy o dolary, moi drodzy, w tym turnieju. Będzie dobrze, będzie dobrze. Tak, no wiadomo, że jak się patrzy z boku, to się więcej widzi. To prawda, to prawda, to prawda. Ale fajnie, ale fajnie. Dobrze, punkty są. Cieszę się, że te partie nie są jakieś takie beznadziejne dzisiaj. Także jest dobrze. Rekord to 7. Rekord to 7 na 11. Zostały 3 rundy. No wiecie, nie chcę krakać, więc nic nie mówię dalej. Mam nadzieję, że się domyślacie. Nie będę krakał tutaj. Grajmy po prostu. No ale teraz to już arcymistrza dostać muszę. To nie ma opcji. Zresztą po 8 rundach jest krótka przerwa. Znowu. Zerknijmy tutaj, jak sobie jeszcze walczą inni zawodnicy. No to chyba remisik. Chyba remisik, tak. Skoczek na F3 stanie i raczej tutaj ciężko będzie wytempować. Tak, i król sobie będzie chodził. Skoczek wracał sobie z jednej, z drugiej na F3, powracał i tak dalej. No jeszcze białe chcą wygrać. Można chyba. Znaczy, wygrać się nie da. No to jest oczywiście remis. Ale próbować można. Pionek pójdzie do góry. Jeszcze niedokładnie będą grać czarne. Ale się porobi. Nie, no dobra, tutaj nie ma. Oj, 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 co jest? Co jest? Nie, no widzicie, cuda się dzieją w tych końcówkach. A będzie 3 razy WGM i będzie i po rekordzie, no to prawda. Może być. Jak przeciwnik troluje remisami, to zaraz pod przyciskami odrzuć przypnie jest link. Okej, ale wiesz co, mi to ripi nie przeszkadza. Rzadko kiedy się zdarza taka sytuacja, więc luzik. No dobrze. Teraz sprawdźmy pozycję, czy dalej jest 306. No świetnie, no, jest dobrze. No arcymistrz teraz wjedzie, nie ma opcji. Mam tylko jeden punkt mniej od Hikaru. Jestem blisko. No ale raczej mnie nie ściągnął. Chociaż fajnie było. Aha, tutaj piszą, że 6 minut przerwy. No to mamy czas na rozmowy. Okej. Uff, to czas na łyk herbatki. O, witam Cię, De Prosto, mój wspaniały donatorze. Słucham i robię swoją robotę, a te dołki to od którego miejsca? Jeśli lubię grać pod presją, to ode mnie też będzie dolarek. Nie, oczywiście ja z tymi dolarami to chyba żartuję. Znaczy, raz, że musiałbym wygrać praktycznie, nie wiem, z trzech może powinienem zrobić 2,5 albo wygrać 3, ale to będzie bardzo ciężko. Nie, mi tu nie zależy na tym. Znaczy, ja nie mam też prawie szans na to, także nawet nie wiem, ile jest miejsc płatnych. Może ktoś się orientuje. Nigdy na to nie zwracałem kompletnie uwagi. Tam był remis? Też nie zwróciłem uwagi. Może powtórzenie posunięć, albo ciężko stwierdzić. Nie wiem, może czas? Nie wiem. Już partię zamknąłem, więc nie wrócę do tej rundy. NM na pierwszym miejscu. Zobaczcie, NM. Czyli taka sama kategoria jak moja, nie? Można? Można? Można. No to jakiś wyjadacz oczywiście. Zerknijmy. Jakiś młody zawodnik zapewne. No tak, młody. Nie znam. No ale widzicie, niektórzy się specjalizują w grze na żywo. W grze w internecie, więc to jest to. Cztery pierwsze miejsca tylko. O, to raczej nie ma szans. Znaczy, teoretycznie, jakbym wygrał 3 z rzędu, może też nie być szans. Ciężko stwierdzić. Ja mam 6 punktów. 9 na 11. No ale to trzeba wygrać. Fizyka rozszerzona, informatyka rozszerzona i matematyka rozszerzona. Tak, będzie turniej dla widzów. Jutro Ardeno zrobimy. Witam cię. O 18 jest turniej. Już jest na Liczesie od wczoraj link. Można się tam do arenki wpisać. 90 minut. A od 17 będziemy grać z widzami. Ten NM ma 2550. O, miło wiedzieć.
Jak to jest możliwe, że on ma taki wysoki ranking i jest mistrzem krajowym? No może jest możliwe. Ojejku, szefu, no jakie miałem oceny? Już to było 100 lat temu, nie pamiętam. Okej. Ile czasu zostało? Jeszcze pewnie chwila. No i czekamy, czekamy na GMA. Plan jest taki, żeby teraz wygrać, wyrównać rekord i potem, wiecie, śrubujemy, śrubujemy, śrubujemy. No 6 z 8, dawno już tak nie było, słuchajcie, to dobre Title Tuesday. Znaczy jeszcze się nie skończyło, nie zapraszajmy. Nie kupił tytułu, no ale i Ema to mógłby sobie wykupić. Chociaż jak jest pewny siebie, to dlaczego by nie? Może sobie stukać dalej tam i walczyć o arcymistrza, oczywiście. No i fajnie, fajnie. Czekamy dalej. Zerknę od razu na liczę, sprawdzę, ile ludzi się tutaj zapisała, tu przez profile swoje wchodzę najszybciej. 37 osób, tylko 37 osób, to mam wkleję link, może ktoś się z Was dopisze. Wcześniej trzeba przystąpić do klubu, żeby zagrać w turnieju. Zapraszam serdecznie. Tempo 3 plus 2, jutro gramy. 90 minut. No, na ostatnią chwilę się pewnie dopisują, no okej, okay. No ale setka myślę, że pęknie, zawsze setka ludzi grała, myślę, że zagra i tym razem. Wiadomo, że tam dużo osób lubi grać na przykład takie szachy 10 plus 0, 5 plus 10, ale na to kompletnie nie ma czasu, bo byśmy musieli grać z 4-5 godzin taki turniej, a wiadomo jak jest, jeżeli ktoś ma czas, no to sobie zawsze w takim turnieju może wystąpić, dlatego te tempo jest troszeczkę takie skrócone. Która strona lepsza do nauki? Nie rozumiem pytania. 5 plus 3 jest, no też oczywiście spoko, ale to też by trwało długo. Berserki będą. Chyba nie odznaczałem, że ma być bez. Na YouTubie czy było powiadomienie? Powiadomienie było na Facebooku. Na YouTubie w społecznościówce nie pisałem. Pisałem! Wróć! Pisałem, pisałem! Wszystko jest, słuchajcie, na Facebooku i na Liczesie, jak ktoś jest w klubie, dostaje zawsze wiadomość. Nie ma GM-a? Po raz kolejny? No to jest niesamowite. Dzisiaj w ogóle nie wiem, fatum jakieś, tyle punktów i bez GM-a. Lecimy, no ale tutaj mistrz międzynarodowy na pewno dobry, bo widać. Ale trzeba grać twardo, twardo gramy. Dobra, lecimy G3. No są takie ruchy, są takie posunięcia, nie wiem, taki ruch mi się podoba, to sobie tak zagram. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, może. W sumie nie pamiętam, tu chyba się biło i skoczek C3 był dobry. Nieistotne, już zagrane, żeby przeciwnika nieco zaskoczyć. Albo sam siebie zaraz zaskoczę, być muszę. Spróbujemy zdjąć tego skoczka za moment. Chociaż ja nie muszę tego skoczka zbijać. Muszę się zastanowić, czy warto tak od razu go wybijać. Ruch E3 się przyda zawsze. Tutaj będą próbowali mi grać. A, tu już w ogóle goniec teraz będzie musiał się wymienić. To już sobie zablokowałem nawet ucieczkę. Zbijmy tu najpierw.
zbijmy tu. On musi hetmanem wybić, bo jak zbije pionki, mam hetman D2 i wezmę pionka. Właśnie. Zagrajmy tak. Wymienimy. Wolna linia będzie decydować. Wolna linia może decydować, kurczę, o tej partii. Ciekawe, czy wymieni. Skoczek. Mój skoczek za bardzo nie ma dobrej placówki. Muszę poszukać, aczkolwiek też tu jakoś może spróbować się rozwiązać w sposób A3. Tak, może. No dobra, zagram aktywnie. Najwyżej tutaj zepsuję strukturę, ale spróbuję sobie w ten sposób pograć, żeby wieżą zagrać na D4. Szukamy aktywności. Dobra, ciężkie figury w akcji. Idziemy na niego, idziemy, a co będziemy się tam szczypać? Idziemy na niego, nie ma co się tutaj, słuchajcie. No tak, no trzeba atakować. Niech on się tutaj boi. No właśnie, tak, tak, tak. Aha. Będzie tak na chwilę. On pewnie przepcha pionka. Jest to prawdopodobne. Albo wybije wieżę A2. Tutaj będę próbował maszerować. Co? Dobra, ryzykujemy. Oddaję tego pionka. Idę na G5. Ryzykujemy. Albo atak się uda, albo się nie uda. 50-50. Naprawdę to tak można? Ładnie mi wyłączył hetmana z gry. Aj. Niedobrze. Aj, kompletnie tego nie zauważyłem posunięcia. Jest źle. Jest źle niestety, moi widzowie. Nieźle pograł, może jeszcze tak. Jakaś dzika szansa, nie wiem, na wtrącenie, cokolwiek. Kurczę. To jest po mnie. Mało czasu.
Nie no tak, no. Dobra, po mnie. Dobra, mnie tutaj, zrobił mnie tutaj, nie? Trzeba przyznać. Słabsza partia. Sprawdźmy, sprawdźmy, dlaczego i dlaczego to się tak potoczyło nieszczęśliwie. Szkoda. No ale dobra, jest i tak bardzo dobrze. W ogóle B5, ten ruch kiedyś widziałem, ale nie pamiętam za bardzo jak grać. A taka pozycyjka normalna chyba. Dużo się powymieniało. Wolna linia troszkę zdecydowała. Czułem, że gdzieś tam coś może się wydarzyć. Tutaj skoczek D2 planowałem grać albo B2. Tak czy siak byłoby to samo. E4 każe grać. No proszę. A mi tu się odpalił atak. W ogóle czarny lepszy. Niesamowicie. No i co teraz? G5? Czy G5 było dobre? W ogóle ja tak zagrałem. H5 poszło. A G6, tak brałem pod uwagę. To po prostu tak. I nie ma, nie za bardzo ma, jest jak się dobrać do pionków. No właśnie, bo tu zawsze hetman też broni. Więc G6 nie, jednak nie wchodziło. A może tak trzeba było spróbować. Potem tak. Jakaś szansa może by teoretyczna była. A tak to czyściutko mnie tutaj zrobił, trzeba przyznać. I ja jeszcze nie zagrałem tak, bo zagrał wieżą, albo A3 przepchał, to też widziałem. Nie no, czyściutko mnie tutaj zrobił, to już jest w topa w tej sytuacji. Okej, okay, dobra. I tak bywa. Skupmy się na kolejnych rundach. Jak wszystkie partie wygrane na razie? Nie ma takiej opcji w tym turnieju. Jest i tak bardzo dobrze, jest 6 punktów na 9 możliwych, jeszcze 2 rundy, więc jest dobrze. No fajnie byłoby teraz wygrać. Oczywiście założę się, że teraz dostanę arcymistrza po tej porażce. To tak na przekór zawsze działa. Tak może być. O, pykło nam 300 widzów przed chwilą. Serdecznie dzięki, że jesteście. Bardzo mi miło. Na B4 to już pokazywałem, że jakbym wziął na B4, to wieża wchodzi na B8 i ja widziałem ten ruch partii, że hetman B4, tylko że wieża wchodzi na przykład na B8, raczej ta. Tutaj zbija. Też się nic nie dzieje. No, nieco zachowawczo pograłem, trzeba przyznać. Chociaż kompletnie bez stresu, no ale wyszło jak wyszło. Trudno. Fajnie, bo pograłem sobie, też pogrywam sobie z zawodnikami takimi 2800 liczasowymi, 2700. Ale ja chcieć arcymistrza tutaj, moi drodzy, ja chcieć arcymistrza. No, remisik. Czarno oczywiście próbują, ale tutaj, no tak, dobra. I runda numer 10 za chwilę, przedostatnia. Jest arcymistrz. Mówiłem, że będzie arcymistrz po porażce. To tak działa zawsze. No dobra, lecimy, lecimy. C4. Ja z tym GM-em kiedyś chyba grałem, mi się wydaje. Coś kojarzę, że chyba tak. Dobra, D6. Wariant jugosłowiański powstał. No właśnie, będzie wybijał wszystko. Dokładnie tutaj nie pamiętam jak grać, żeby dobrze było. Tak pograłeś, mój drogi przeciwniku? No to świetnie. To chyba bijemy. Jak się nie mylę, wydaje mi się, że jest w porządku teraz. Skoczek D4? I co?
co teraz? Nie wiem, może ja tutaj już nie znam teorii, ale wydaje mi się, że... Zaraz, ale to chyba wybić gońcem trzeba. Tak, tutaj wybijemy gońcem. Dobra, niech będzie tak. Jak wybiję, to tutaj będę atakował. Ale on nie wybije. Grajmy z tempem. Przecież ja na B2 chyba mogłem zbić. Taktyczki trochę więcej, Krzysztof. Na goniec G4 chyba też wydaje się dobre. Nie można tak zagrać. Aj, wyczuł, wyczuł zamiary moje niecne. Ale mogę też teraz tak? Wydaje mi się, że to będzie dobry ruch, bo jak zagra tutaj, to ja tego chcę. Okej, okay, ale teraz już zagrał inaczej. Ciężka sprawa. Może tak? Może po prostu tak? Ciężko stwierdzić. C4 jakieś teraz grozi? Już nie. Czy wymienić hetmana? To jest pytanie. D6, istnieje posunięcie. Damy szacha wieży. I koniec, dobra. Chyba żyje, albo i nie. No D6 jest taki ruch oczywiście. Tak, tu grozi. Trochę przyspieszyć z arcymistrzem trzeba. Troszkę przyspieszyć. Ładnie zagrał. Szach. A może też z szachem mi zbić? A, zaraz, przecież ja dałem pierwszy szacha. Co ja w ogóle pierdolę? Się trzyma wszystko kupy. Niech mi ktoś podpowie. Wydaje mi się, że to się trzyma. Wydaje mi się, że mam dobrze w tej sytuacji. Tak. A, ładnie, 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 ładnie tu wymyślił. Ładnie.
ładnie tu wymyślił i mnie ograł. Tak. O kurczę. Dobra. Oddam tutaj jakość, ale będę chyba silny. Jakość oddajemy. Czasu mało. Coś podstawiłem, no właśnie. Szkoda, szkoda. Ta czasówka zawsze robi swoje. A, ale remis mam w kieszeni. Dobra, remisik będzie. No dobra. Ten remis nie jest też złą opcją, powiem wam szczerze. Na pewno miałem wygraną. To jestem przekonany, że w pewnym momencie była wygrana. Tylko już no czasówkę graliśmy, prawda? Zobaczcie. W pozycji... No tak, wiedziałem, że tu jest lepiej. I dobra decyzja była podjęta, biorąc tutaj pionka. No było bardzo blisko, tak, tak. Ale jest 6,5, jest świetnie. Będziemy walczyć o rekord, moi drodzy, w ostatniej partii. No to na pewno jest lepsza. Tutaj kwestia właśnie dobrej techniki. No troszkę oczywiście panikowałem, muszę się przyznać. W tej sytuacji B4 trzeba było zasuwać. No tak, tutaj pionek raczej powinien dać radę. Cały czas to była dobra. No goniec D5, tak, bicie. Oj, goniec F5 nie zauważyłem. Zobaczcie, goniec F5. Widzicie, że było blisko. Kurczę blade, ale było blisko. Ale było blisko. Jakbym tu już zagrał, to bym wygrał tą partię bez problemów. Nie zauważyłem. Za szybko to szło. Jeszcze tutaj podstawiłem, tak, wieża B4. No właśnie, tutaj zagrałem źle, goniec D5. No cóż, to tak troszeczkę brak ogrania chyba na takim czasie. Ale jest dobrze. Jest dobrze, 6,5 to jest tak świetny wynik, a jeszcze jest jedna runda, więc wszystko jest możliwe. No wiem, że był goniec F5. Widziałem. No dobra, dobra. No ale arcymistrz był do wzięcia, no trudno, ale też jest ok. Słuchajcie, jakby się udało wygrać partię ostatnią, to mamy nowy rekord w Title Tuesday. Jak będzie remis, to rekord będzie wyrównany, chociaż no dobra, nie gadajmy o tym. Mistrz FIDE, lecimy. Luzik. Okej, królewsko-indyjska. Taka trochę kombinowana. Dobra. Jak grać? Pytanie. Czy wybić w ogóle skoczka po H6? Się zastanawiam bardzo mocno. Co? Tak. No, a skoczek B4 też działa oczywiście. Bo tą roszadę za bardzo. Nie chcę zrobić za bardzo tej roszady.
Kombat 4. Okej. Ruszadę teraz trzeba będzie wykonać. A tu na koniec G4 trzeba uważać takie posunięcie. Ale zaraz, chwila. Czy jest skoczek D5? Bo... Nie, no nie ma skoczka D5. Absolutnie nie ma skoczka D5. Roszadki brakuje. Dobra. Roszadę robimy, zdążyliśmy. On nie może haszyć, zagrać. Aha, dobra, w ten sposób sobie tutaj ze mną pogrywa. Dobra, zbijamy to gońcem, żeby mieć świetnego skoczka. Hetman G4. Tutaj się wstawimy w razie czego. F3 przytrzymam. G3 jeszcze może próbować coś takiego grać. No on ma niby czarne pole, ale skoczek stoi dobrze. Tutaj skoczek stoi bardzo dobrze. Tak, będzie tutaj taki możliwy ruch. Nie no, F3 chyba tutaj wszystko przytrzyma, mi się wydaje. Dobra. No to co? Wieża C1. I lecimy z tematem. Chyba, że zagra A5. A5 jest możliwe oczywiście. Wtedy jakieś takie przepchanie trzeba będzie chyba zastosować. Bo jak wpuszczę wieżę... No właśnie dobrze zagrał. Dobra, przepychamy to. Trudno, troszkę zamknę te pozycje. Niestety. Tu przytrzymajmy. Co to za pozycja teraz jest? Niech mi ktoś powie. No właśnie. Dobra, uciekamy stąd. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to grać. Może tak. Co, taki trochę remis stoi? No dobra, G4. Trzeba gońca ograniczać. Czy ja mam tutaj szanse jakiekolwiek? Tak? I z takim planem. On mi H4 może wrzucić. I tak zrobił. Co dalej, nie wiem. No taki remis stoi oczywiście. Ja tutaj... Remis powinienem mieć, tylko teraz pytanie, jak się przebijać, jeżeli bym chciał próbować to wygrywać. Za bardzo nie widzę opcji. Żebym czegoś nie przekombinował. Spróbujemy.
Wymienię hetmany. Faktycznie nie do przejścia. Znaczy ja tu się bawię na pewno za darmo. Tylko pytanie... A, mam więcej czasu, spokojnie, Krzysztof. Jakiś tam przełom muszę zrobić. Tak, zagrajmy. Tutaj. Dobra, robimy przełom. Muszę spróbować. Nie ma innej możliwości. A, mogłem zbić. Nie uczyniłem tego, ale teraz tędy przejdę. Wiedziałem, że tak zrobi. To było do przewidzenia. Trochę przybiłem. Przegiąłem, słuchajcie. Przegrywam tę partię. Szkoda, no szkoda, przegrywam tę partię. Ajajajajajajaj, było tak blisko. Słuchajcie, wygrana była, na pewno. Ale jestem i tak bardzo zadowolony, bo rekord jest w zasięgu mimo wszystko. Kurczę. Strasznie pograłem się, to była totalnie wygrana. W ogóle jestem w szoku, nie? Wcześniej. No tam wiadomo, no próbowałem, bo co, remis bym wziął, to bym wyrównał rekord w ogóle tak bezbarwnie. A tutaj się pojawiły opcje. W tej sytuacji. No tak, wygrana. Goniec E7. Ojejku, zobaczcie, wieża H4 nie zauważyłem. Za szybko. Też ładnie działało. No ale to też działa. Tutaj F4 trzeba było. No, trzeba było. To się łatwo mówi. To i tak jest wygrana dalej, słuchajcie. Ojejku, F4 cały czas. Tutaj, a też się trzyma. Tu niepotrzebnie. Wieża H4, kiedy są proste posunięcia. No byłoby 7,5. Jacie. Dziękuję serdecznie za subskrypcję. Dziękuję bardzo. Wow, 7,5. No, rekord był w zasięgu. Tutaj przegiąłem pałkę po prostu, no. I już przeciwnik zaczął żyć. Dzięki serdecznie za suby. A tu cały czas remis w tej pozycji był. Nie tą wieżą zbiłem. Okej, okay, tą bym wieżą zbił. Ale się słupki posypały. Serdecznie dziękuję bardzo. I króle 4. No dobra, tutaj remis też nie tak łatwo się bronić. Ale była wygrana. Nie, nie, no 7,5. To już w głowie 7,5 po prostu. W głowie 7,5. Dziękuję za te subskrypcje. Wow. Dobre Title Tuesday było. Było bardzo dobre. Bardzo dobre Title Tuesday. Dzięki wielkie. Wow, nie wiem co powiedzieć. No dobrze, dobrze. Trudno. Wynik niestety na koniec troszkę dośrubowany powinien zostać, ale i tak wyszło świetnie.